nowinę właśnie o tym Jezusie, który jest żywy i który dzisiaj jest odpowiedzią do Twojego życia. Przyjaciele, ja w 2014 roku przyszedłem realnie do Jezusa i spotkałem się z Nim. Wcześniej byłem człowiekiem, którego połowa ludzi przekreśliła. Moi znajomi mówili: ty, Rafał, skończysz jak narkoman. Moi znajomi mówili: ty się już do niczego nie nadajesz, bo jesteś zwykłym czpunem. I ja wtedy właśnie żyłem takim życiem, że byłem człowiekiem uzależnionym od narkotyków. Okradałem ludzi na ulicach po to, aby mieć pieniądze na zaspokojenie swoich nałogów. Byłem zwykłym przestępcą, ale pewnego dnia dobiegło końca moje wojowanie. Znalazłem się w zakładzie karnym i w tym zakładzie karnym moje serce złamało się. Ja postanowiłem, że ja muszę poznać tego Boga i że ja Go muszę odnaleźć. Ja zrozumiałem to, że muszę odnaleźć Boga, że muszę poznać, kim jest ten Bóg. I ja otworzyłem Słowo Boże i przeczytałem o Jezusie Chrystusie. Przeczytałem o tym, że ten Jezus, którego ja nie znałem, ja przeczytałem, że On zapłacił za mnie karę, że wszystko to, co ja odwaliłem w swoim życiu, wszystkie moje występki, przestępstwa i wszystko, co było złe, On to wziął na siebie i zapłacił za to karę. I wiecie, co się wtedy wydarzyło w moim życiu? Ja uwierzyłem, że On to zrobił dla mnie. Czy to rozumiecie? Ja uwierzyłem w sercu i stałem się wdzięczny za to, że Jezus Chrystus zrobił to dla mnie. I wiecie, każdy człowiek, bo to jest istota zbawienia, każdy człowiek musi osobiście w swoim sercu stanąć przed Bogiem i powiedzieć, przeprosić Go za to, że żył gdzieś na boku bez Niego i uznać to, że Jezus Chrystus załatwił wszystko, co możliwe na krzyżu Golgoty, umarł i prawdziwie wstał z martwych dla Ciebie. Jezus Chrystus wstał z martwych i umarł i poniósł śmierć dla Ciebie osobiście. Gdybyś urodził się na tej ziemi jako jedyna osoba i zgrzeszyłbyś tak, jak zgrzeszyłeś, Jezus Chrystus by do ciebie samego przyszedł i poniósłby taką samą karę. Nie możesz myśleć, że Bóg umarł na krzyżu gdzieś przy okazji. On za ciebie. On nie umarł przy okazji. On umarł za ciebie. Przyjaciele, ja jestem dzisiaj żywym dowodem na to, że Jezus Chrystus to Bóg panujący i działający. On zadziałał w moim życiu i zadziała również w twoim. Ale prawda też jest taka, że każdy człowiek wychowywany jest od małego w systemie religijnym, który mówi coś całkowicie przeciwnego. Religia mówi, że musisz sobie zasługiwać na zbawienie. Religia mówi, że musisz wykonywać pewne rytuały, musisz chodzić do kościoła i musisz być dobrym człowiekiem. Ja wam dzisiaj mówię, że to nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, który jest prawdziwym Bogiem, bo Jezus Chrystus zrobił wszystko, abyś ty był zbawiony. Jest to dzieło doskonałe i nie możesz sobie zasłużyć w żaden sposób na to, aby być zbawionym, jak tylko w taki sposób, że uwierzysz w to, że śmierć Jezusa to dzieło potężne, które się wykonało dla ciebie osobiście. Te słowa, które dzisiaj słyszycie, są słowami człowieka, który poznał tą prawdę. Jestem człowiekiem, który był na samym dnie, ale ja się spotkałem z Jezusem. Ja do Niego przyszedłem osobiście i to nie jest jakieś enigmatyczne wydarzenie. To jest najważniejsze wydarzenie w moim życiu, ale wiecie, tam nie ma żadnych fajerwerków. Tutaj chodzi o decyzję twojego serca. Tutaj chodzi o to, żebyś ty do tego Jezusa, który za ciebie poniósł karę, żebyś ty do Niego przyszedł osobiście z wdzięcznością, z podziękowaniem, z dziękczynieniem za to, co On dla ciebie zrobił. Zrób to jeszcze dzisiaj, przyjacielu. Zrób to jeszcze dzisiaj, bo Jezus może powrócić lada moment. Nikt tego nie wie, kiedy On powróci, ale to są czasy. To są czasy ostatnie, kiedy On może powrócić jutro i może być dla ciebie za późno. Powinieneś się pojednać jak najszybciej z Jezusem i wyjść z systemu, przez który nie znasz Go osobiście.
Przyjaciele, jeśli ktoś z was jest chory w tym momencie i potrzebuje uzdrowienia, to ja wam dzisiaj mówię, że krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu, Jego krew zmyła każdą chorobę. Dzisiaj możesz być uzdrowiony. Jezus powiedział, że w Jego ranach i sińcach jest twoje uzdrowienie. Dzisiaj możesz być uzdrowiony z każdej choroby, jeśli tylko tego potrzebujesz. To przyjdź tutaj, pomodlę się o ciebie i zostaniesz uzdrowiony. Odrzucisz kulę, odrzucisz reumatyzm i ja ciebie uzdrowię dzisiaj, jeśli tylko pragniesz.